Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w... kurczę, 11? Chyba. Nie jestem pewna. W każdym razie kolejnym odcinku z serii z gry Wiedźmin. Jak mówię niewyraźnie, to sorry, ale mam retencję na zębach, bo jest 22 i stwierdziłam, że sobie nagram coś. Dobra. Ostatnim razem sobie tutaj zebraliśmy swoje przedmioty. What? Nawet nie wiem, skąd mamy to. Mamy jakiś klucz do krypty od Mikula. Aha, dobra. Nie mogę tego nawet ruszyć. Jakie mamy zadania tutaj? To jest zlecenie... Nie wiem na co. Pamięć ostrza. To jest srebrny miecz. Tutaj... Aha, dobra, coś tam ten gadał. A tu nie pogadałam? To zaraz pogadamy. I chyba najpierw zrobimy tą pamięć ostrza w takim razie, ale najpierw sobie z nim pogadamy, no bo... Ach, cholernie mocny. Mocny? Nie twoja sprawa. Upił się. Nie moja. Dlaczego magister wyszedł na wolność? Ten z salamandry ma możnych protektorów. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie, Wiedźminie. Mam brać przykład ze Straży Miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność, gdy tylko usłyszę brzęk trzosu? Nie pozwalaj sobie. Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś wpłacił kaucję. Wiesz, kto jest tajemniczym dobroczyńcą? Nie. Przelew przyszedł z krasnoludzkiego banku Vivaldi. Vivaldi. Czajcie. Daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Tu, 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 tu. Mam kilka pytań. Pytaj. Salamandra musiała zaleść Foltestowi za skórę, skoro wyznaczył nagrodę za głowę magistra. To nie królewskie złoto, ale prywatna inicjatywa. Ciekawe. Płaci również za brosze zebrane z ciał bandytów. Kim jest tajemniczy dobroczyńca? Nie mogę powiedzieć. Ale pośrednik sponsora wieczorami przesiaduje w karczmie. Gość lubi se wypić. Sprawdzę to. Masz katar? Masz katar? Co ty wiesz o życiu? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że fistech można zażyć na kilka sposobów. A, wciągnął se coś. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Jezu, wieś. Dokładnie tam, Siemko. Zabawne. Jak będziesz chciał kupić fistech od Kolmana w Misiu Kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. Bywaj. Boże. Geralt. O, Geralt, Geralt. Dobra, pamięć ostrza najpierw. Wskaż zadanie na mapie. I spadamy. Ty czasem jak taki tekst zasadzisz, to... ciężko się pozbierać. Słuchajcie, swoją drogą. No to niedaleko nawet. To gdzieś tu. Co masz, beżce? Piwsko. I krzesiwo. Diabli nadali.
Tu nic nie ma. Zaraz z nim pogadam oczywiście. No ale wypadałoby poplądrować. Ale tu... O, pojemnik tylko. No i gituwa. I już idę z nim gadać. W ogóle to jest gościu, z którym powinnam gadać, prawda? Tak, Talar. Prawda. Okej. Jestem pasarem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy... Bezpośredni. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksztajna. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik. No, ja z nim nie pogram, bo przegram. Jak zwykle. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. No właśnie, Geralt. Co cię z nimi łączy? Ty to jednak jesteś. Kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. No, w sumie ma rację. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. Jezu. Gratuluję dedukcji, kurwa. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Kocham tego Talara. Zajebisty jest. Przysięgam. Uwielbiam go. Jest dojebany. Okej. Dobra. To może najpierw pójdziemy w takim razie jeszcze do tego detektywa i potem pójdziemy do tej karczmy. Wydaje mi się, że tak będzie rozsądnie. Zależy jeszcze w ogóle, ile ten detektyw będzie chciał, bo jak dużo, no to podziękuję. To wolę sama to zrobić. A jak tam będzie mnie jako taką mniej więcej stać, to spoko.
Także, no tutaj beczunia. Ale tu nic ciekawego w tej beczce nie ma. Detektyw jest tutaj. Dobra. Raymonda. Wow, zniszczony regał. Czyżby... żółty ser. O, a nie mam miejsca na żółty ser. Chleb z szynką razy dwa, zlecenie na psy, zlecenie na topielce. Dlaczego ja tego w ogóle nie przeczytałam? Jako dowód wykonanej pracy należy dostarczyć 6 garnków psiego sadła. No nie mam pieski zabić? Chyba posrało. Biedne psiuny. No ale kasa to kasa, to zrobię. Ale normalnie to aż mi się będzie serce krajało. O, najpierw to wezmę, przeczytaj. O, tu tak, niby przeczytaliśmy, super. I co to jest? Suszone owoce. Zaraz je pewnie wywalę. A, tu jeszcze kosz. Kozie mleko. No to wolę chyba kozie mleko od suszonych owoców, sorry. Winę tu. Jest tu kto w ogóle? A, jest. No zaraz z tobą pogadam, tylko cię okradnę. Jak to ja? Sztylecik mam, ale to jest temerski, a to jest to samo. No to to samo. A tu tego wytworzyć nie mogę. Siemano. Proszę, proszę. Któż to zawitał w nasze skromne... Spodziewałam się bardziej wysokiego głosu. Geralt z Rivi. Wiedźmin, Rezun, jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Codringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. A gdyby tak... Opowiedz mi o pracy prywatnego detektywa. To podła robota w mieście brudów i spisków, ale lubię ją. Niestety większość spraw to podglądanie niewiernej szlachty i bogatych mieszczan na zlecenie ich żon. Nie wyobrażasz sobie, do czego zdolni są zwykli ludzie. Nie chcę sobie wyobrażać. Ostatnio śledziłem Mordena, dowódcę Foltestowej Gwardii, tego twardziela. Na pewno słyszałeś. Nie słyszałem. Widziałem go z dwoma młodymi giermkami w stajni. O Jezu. Wystarczy. Naprawdę wystarczy. Oszczędź szczegółów. Uważnie, Biały Wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Nie rozumiem w ogóle to, co to znaczy. Ale to powiem. Azar Javed. Coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Javeda? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Normalnie kasuję za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Ja z nim walczyłam, czy nie? Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty.
Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej. Dlatego poszli do naszego laboratorium, czy jak? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę. Zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. No nie, ja właśnie chciałam zmedytować. Chciałam z nim pogadać i zmedytować. Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Aha. No odchodźcie tu, patałachy. A ty zadarłeś z Wiedźminem, mordo. Więc w dupę mnie pocałuj. Wszyscy? Dziękuję. Topór. A to bym se zmieniła na siekierę. Czekajcie, a nie. Zapomniałam, że ja siekiery nie mam, tylko mam trzy miecze. To nie biorę. Nie opyla się. Chleb z szynką. Mógłbyś mieć oreny. Deklu. No, a przy okazji, jak nam się piesek napatoczył, to przepraszam, piesku. Ojejku, przepraszam. Mysiu. Wiesz, że ja nie chciałam. Ale muszę wziąć twoje sadło. Bursztyn, co ja tu mam? Kwiat. Płuszczyk. Napij się soku malinowego. I weź od niego te psie sadełko. Przepraszam, psiutku. Dobra. Co teraz? Dla grabarza to jest. No to ciekawe. Dobra. Trzeba wybrać jakieś zadanie. Ja będę te... No, wiecie. Okej. To może to sobie teraz zrobimy. Żeby z tym typem pogadać. Ja te szczątki sprawdziłam? Sprawdziłam. Czekajcie, bo się nie orientuję w tym mieście. Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy.
krasnoludzcy rzemieślnicy i elfi artyści. O kurde, gule. Widzicie to? Nie, to jest fleder jakiś. Co to jest fleder do jasnej cholery? O Jezus. O Jezu, jeszcze mnie salamandra napieprza. Dobra, spieprzam stąd. Ja chciałam im pomóc. Wypij, nie wiem. Jaskółkę i w dupie ich miej. Dobra, najpierw tego. O, tak łatwo nie jest tego ogłuszyć. Ja nie wiem, co to jest. Dobra. Bo ja zaraz zginę. Na tym się skończy. Uciekłam od nich? No to wygląda. To może nie. Zresztą, kurde, jest noc. Ja już zrobiłam to zadanie, żeby sobie tam od nich wyjść i zmedytować. Znaczy, od nich wyjść i ten. To gdybym tak... Gdzie mnie pogrzebią, kiedy umrę? Poszła do detektywa, poszła sobie zmedytować do rana. Żeby tych jakichś potworów nie było. W ogóle, co to jest fleder? Ja pierdzielę. Słucham cię. Daj mi medytować. Ja muszę rozdać te talenty, ja muszę wszystko ogarnąć. Do świtu. Teraz tak. Alchemia. Czy ja mogę coś zrobić? Mogę zrobić kota. Co to jest biały miód? Nie wiem, czy to chcę. I puszczyk na punk. I teraz tak. Gdzie są te talenty? Tu. Ja bym chciała sobie ulepszyć znak art, ale widzę, że nie mogę. Mam tylko te talenty, te brązowe. Może igni. Nie rozumiem tego, ale dobra. Tych znaków jeszcze nie mam. Co to jest? Styl silny, to się przyda. Miażdżący cios, co to jest? Miażdżący cios 1. Aha, czyli będzie to samo. A srebrne są do walki z potworami. To ja może bym to sobie ulepszyła. Śmiertelny cios się przyda. Dobra. Medytuj. I spadam. I zrobię wreszcie to, co chcę zrobić. Tylko sobie tego psiuna zabiję, bo już widzę, że tu jest. Piesku. Jasiu. Nie warcz na mnie. Ej, nawet nie mogę wyjąć miecza. No to widzisz, poszczęściło ci się. Zła jestem. Bo? Plotkara. Witaj, nieznajomy. Witaj. Słyszałam, że Rivią rządzi królowa. Mądra i silna niewiasta. Kiedyś była piękna, ale została ranna na wojnie. Teraz jej lico szpecą blizny i nie ma połowy zębów. Jesteś doskonale poinformowana. Nowoczesna kobieta musi się orientować w świecie. Niewątpliwie. Co chciałbyś wiedzieć, nieznajomy?
Słyszałaś coś ciekawego o ostatnich wydarzeniach w dzielnicy Nieludzi? To nie są sprawy dla uczciwej kobiety. Wiesz, że do miasta przybył Wiedźmin? Tak słyszałam. Mówią, że to sam Biały Wilk. Znany uwodziciel. Podobno na czarodziejki strasznie łasy. No. Z tego co wiem, nie ma też nic przeciwko kobietom, które nie władają magią. Skąd wiesz? Znamy się dość dobrze. Dobra. Geralt, ty jajcarzu. Głupia zabawa. Kto to jest? Półelfka. Aha, tu są same elfy, krasnoludy i tak dalej, ta? Siemano! Co za tyłeczek. Czemu mi się nie trafiają tacy klienci? Ej, a może jak dam jej różę? Kpisz sobie? No poczekaj, a poczekaj, bo ja mam jeszcze inne rzeczy. Ja mam tu bursztyna. Nie wiem, jak odwdzięczają się księżniczki uwolnione z wieży, ale obiecuję, że nie będziesz rozczarowany. Trzymam cię za słowo. O Jezu. Widzę, że kolejna karta poszła. Ja to jednak jestem. Dobra. Beczułka. Arbus. Po prostu arbus. Truskawki. Tego nie potrzebuję. To chętnie zabiorę. To też mogę wziąć. Co to w ogóle jest? Pył śmierci. Jezu, tak dużo go mam? Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formę. Aha, bo to jest twoja miejscuwa. Tak po prostu. Myślałam, że to karczma jakaś. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Pracował dla ciebie Wiedźmin Berengar. Ach, miałem nadzieję, że się nie dowiesz. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Prawda jest taka. Wynająłem go, by zbadał tajemnicę wieży na bagnach. Nie chciałem cię niepotrzebnie straszyć. Wciąż mam plany odnośnie tej wieży. Wynająłeś go, a on zniknął bez śladu. Nie mów, że nic o tym nie wiesz. Właśnie dlatego chcę, abyś ty rozwiązał zagadkę wieży. Może przy okazji dowiesz się, co przytrafiło się Berengarowi. Czyli nie wiesz, co się z nim stało? Nie tylko ja pożądam ukrytej tam wiedzy. Moi konkurenci mogli uderzyć w Berengara. On się czegoś obawiał. Zostawił w depozycie księgę. Proszę, oddasz mu, gdy go spotkasz. Do tego czasu możesz z niej korzystać. Porozmawiajmy o salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? O Boże, to ja... Nie mam na razie żadnych dowodów. Bywaj. A, to ja prowadzę jakieś dowodzenie. Takie buty. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam te bagna. Na najwyższym piętrze kulewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę.
Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich kuseczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Dobra, słuchajcie, ja sobie zejdę jeszcze na dół. Poplądruję mu. Ile on coś tu ma? Tylko beczkę. Wejdę na górę, zapiszę i zakończymy na tym odcinek. Kufer jeszcze. Kurde. Co to jest? Pies ma zadło. Uj. Dobra, mogę to wyrzucić na razie. Bo na jakiego wafla mi to, jak ja nawet tego używać nie potrafię. A, jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu! Geralt! Jeszcze tam! Jeszcze tu! O, podstawy alchemii. Dobra, to tą truskawkę to wiesz. O, i psie sadło, spoko. Przynajmniej jeden piesek mniej. Aha. No i mogę sobie to przeczytać przecież. Halo. Przeczytałam to. No to chyba kiedyś to musiałam przeczytać, bo nie wiem. Dobra, także tutaj to zapisujemy. Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. W prawym górnym rogu macie anotację do The Walking Dead i do zobaczenia.